Cześć, witam was, z tej strony Rafał. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić skina do ETS 2 na najnowszą skanie Stanley. Na początku pobieramy oto tą paczkę RAR. Link będziecie mieć podany w opisie. W tej paczce znajdą się wszystkie potrzebne rzeczy do wykonania skina. Ja już mam ją pobraną, więc nie będę pobierał. Wypakowujemy. Jeśli mamy wypakowane, to otwieramy paczkę i trzy te foldery przenosimy na pulpit. Toż możemy sobie usunąć. Jeśli mamy to przeniesione na pulpit, zaczynamy robić skina. Wchodzimy w wehikle, trutk, uploaded, paint job skania Stanley. Przenosimy ten oto folder, czy plik do programu DXTBMP. Jeśli teksturka nam się włączy, jak to widzimy szablon. Oczywiście sam pusty szablon. Włączę sobie te szablon. Teksturki możemy wykonywać w Gimpie, w PineNet. Zależy, w Pańcie też możecie pobazgrać. Ja mam już przyszykowane, to nie jest to. To jest to. Mam przyszykowane skina, którego zaraz skopiuję. Czyli go przenoszę. Przeniosę. Ctrl-C. I tak, jak widzicie, ten napis jest do góry nogami. Właśnie, żeby ktoś z naprzeciwka nas widział, to musimy odwrócić ten napis do góry nogami. Teraz wam pokażę w Gimpie, jak to wygląda z szablonem. I to jeszcze raz to sobie skopiuję. Ctrl-C, Ctrl-V. Jak widzicie, mam to skopiowane. I teraz robimy w Gimpie nową warstwę. Tu, gdy mamy warstwę wklejona, to włączamy oczko. Tą warstwę wklejamy jakiś kolor. Właśnie, czekajcie. Opcja ostatnio zamknięte okna. Nie ma nic? To nie wiem, ale kolorki mi gdzieś uciekły. To dobrze. To jak nie mam kolorku, to od razu wkleję właśnie tego oto skina. Skopiuję to. Muszę to przekopiować. Ctrl-C. Ctrl-V. I dlatego teraz wam pokażę. Hop. Jeśli to mamy zrobione, ludzie, co zaś mi się z nim wam stało. I to mamy tą warstwę wklejoną. I jak widzicie, zmniejszyłem sobie krycie. I napis do, ten do góry nogami, dobra. Napis do góry nogami jest właśnie w tym oto miejscu, żeby go było widać. Właśnie z ktoś, który nadjeżdża z naprzeciwka, widzi ten napis poprawnie i my go też widzimy poprawnie, czy coś takiego. I tak, jeśli pobawiliśmy się w Gimpie, porobiliśmy różne rzeczy, przenosimy krycie na 100%. Kopiujemy, kopiuj widoczne i wklejamy to do Paint'a i robimy wklej. I potem, jeśli mamy to wklejone, naciskamy na zapisz. Potem wchodzimy do naszego programu i dajemy image, report after edit. No ludzie. Tak, już weszło. Jak widzicie, zostało wklejone poprawnie. O, sorry, długo w mikro. I robimy, zapisujemy, czyli zapisz. Jeśli nam się to zapisze, możemy zamknąć już wszystkie nasze zbędne programy, które już nie będziemy potrzebować. Teraz kolejną rzeczą to trzeba zrobić logo, które będzie pokazywane w grze. Czyli wchodzimy w material, UI, akcesory. I teraz właśnie to, co wam pokazałem na początku, właśnie jest to, co będzie pokazane w grze. Teraz ja sobie to skopiuję i sobie to od razu wkleję do naszego programu. Gramku PineNet. Oczywiście, nie wiem, jakoś to dziwnie się wkleiło, to spoko. I zapisuję. Teraz zostało zapisane. Teraz wchodzimy w definicję, wehikle, trusk, skania Stanley, PineJob i style Stanley. I teraz możemy sobie na przykład zmienić nazwę
naszej tekstury, czyli name, i wpiszę nazwę poradnik. Poradnik. Dobra. Jeśli mamy to zrobione, zapisujemy. Jeśli mamy już wszystko zrobione, już czujemy, że nasz skin będzie bardzo rewelacyjny, to robimy dodaj do archiwum zip bez kompresji i zamiast zip wpisujemy poradnik, czyli tego desktop.zip to wpisuję poradnik.scs i robię OK. I jak widzicie, nasz skin został zapisany. Teraz wchodzimy w dokumenty Euro Truck Simulator 2 mod i przenosimy. Teraz ja wchodzę do gry i zobaczymy, czy nasz skin działa. Jak widzicie, już jestem w grze i właśnie szukam właśnie tego skinu. O, mam poradnik. I zastosuj. Kontynuuj. Na początku i tak musimy tego skina wyszukać. Dobra. W plikach, czyli dodajemy mod. Jako mod to jest ten skin właśnie. I jak widzicie, nasz skin został oto dodany do ETS-a 2. Mogłem dać ten napis trochę niżej, ale to wiecie, prób i błędów skiny się wam udadzą. Jeśli w poradniku nie wytłumaczyłem wam dokładnie co i owo, to postaram się zrobić poprawkę tego oto poradnika. I zapraszam was do mojej wirtualnej VS-ki Bati, Spedycja i Transport. No i jak widzicie, skin nawet się dobrze prezentuje. Jeśli ten napis dam trochę niżej, to będzie rewelacyjnie. Więc jeśli wam się ten poradnik spodobał, zostaw lajka, komentarz, subskrypcję. No i to wszystko. Więc narko.